Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdys i zapraszam Was na 98 odcinek z serii Warhammer. Przepraszam, Warhammer 40 000 Rogue Trader. Wypiłem przed chwilą gazowany napój i mi się odbija. Także mam nadzieję, że za chwilę minie. Ale tak, 98 odcinek. W poprzednim dostaliśmy rozkazy od Lorda Inkwizytora, że mamy przejąć dowodzenie nad oblężeniem planety Eufrates z Świętego Świata. Adeptus Mechanicus, na który wdarli się heretycy, i teraz eksploratorzy, czyli Adeptus Mechanicus, starają się go odbić. Udało się tam też wataha kosmicznych wilków pod dowodzeniem jakiegoś Torbalda, no ale dowódcy nie potrafią się ze sobą dogadać na tyle, że trzeci tam z dowódców, dowódca sił Inkwizytora, przypuścił jakiś tam atak, ale sojusznicy go nie wsparli w żaden sposób. No i tamten dowódca przepadł. Ruszyliśmy na Eufrates, no i w trakcie podróży przez sektor dostaliśmy też wiadomość z rodu Orselio, że wkrótce mają odbyć jakąś tam naradę. I odezwali się do nas zarówno lojaliści, jak i rebelianci, których reprezentuje Elina, tą, z którą walczyliśmy niegdyś w naszym pałacu na Dargonus, ta, która chciała zabić Kasję. Obydwie frakcje chcą, żebyśmy ich w jakiś sposób wsparli, że to nam się opłaci i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Kasja do nas przyszła, do naszego gabinetu i powiedziała, że od jakiegoś czasu dręczą ją wizję przyszłości związanej z Tisiphone, jej poprzedniczką w domu Orselio. Wizje dotyczące stworzenia Atlasu i Kasja bardzo chce je poznać, zanim odbędzie się cała ta wielka narada, więc też jej w tej misji oczywiście postaramy się pomóc. Postaramy z tego względu, że niekoniecznie nam się uda ją wypełnić, bo jak pamiętacie może z poprzednich odcinków, misja dla Jay nie poszła nam zgodnie z planem. No i teraz będziemy musieli wysłuchać od Jay pewnie przykrych uwag dotyczących tego, jak nam nie poszło w zasadzie. Sherin, o glorious son of dozens of worlds and billions of subjects, have you come to converse with Jay Haydari about the sweetness of her soul? Or do you wish to speak to a trade representative of the Imperium? Well, does the guise of one of the most powerful people in the expanse suit me? Okej, tego się nie spodziewałem. Tak, Sherin, o wielkie słońce tuzinów światów i bilionów i miliardów poddanych. Czy przybyłeś, aby porozmawiać z Jay Haydari na temat słodkości jej duszy? Czy może chciałbyś porozmawiać z przedstawicielem handlowym Imperium? No cóż, Kardesie, czy jakby tutaj przykrywka jednej z najpotężniejszych osób w sektorze mi odpowiada? Wolałbym widzieć cię prawdziwą tak często, jak to możliwe. You sure about that, my lord? That can be arranged. Jesteś tego... Oh my, I beg your forgiveness, Sherin. I'm pretty sure the real me would earn herself a one-way trip to the airlock before the end of her first watch. Jesteś tego pewien, mój lordzie? Możemy to zaaranżować. Ojej, błagam cię o wybaczenie, Sherin. Jestem pewna, że prawdziwa ja zarobiłaby bilet w jedną stronę przez śluzę powietrzną podczas jej pierwszej warty. Ale właśnie, mamy teraz opcje drogowe, których się trochę obawiam. Może nie pytałem o jej gang, skoro jak sobie radzi jej gang, skoro kurde wiemy, że nie radzi sobie najlepiej, o ile ten jej gang jeszcze w jakikolwiek sposób istnieje. Mówiła, że chciała się zastanowić na temat tego, co się wydarzyło. Oh, yes, Sherry. And here is what I think. Since the day we first met, I have been tossed about like a boat in a storm. Battered, dashed against the rocks, lashed by the waves. And then I was flung onto the shore, and a fabulous gift washed up beside me. A precious pearl of the deep. The Mercatum Tabula Officiale. Nie wiem, czy właśnie nie mamy dialogu dotyczącego wykonania jeszcze jej poprzedniej misji. Dziwne. A tak, Sherin. I to...
Myślę o tym w ten sposób. Od pierwszego dnia, kiedy się spotkaliśmy, byłam rzucana niczym łódka na sztormie. Jakby odbijałam się od skał, byłam przewracana przez fale, a kiedy znalazłam się na brzegu, prawdziwy dar pojawił się obok mnie. Piękna perła głębi, Mercatum Tabulae Officiale. And you know what? I enjoyed it. Yes, I was slammed face first into the rocks and was up to my neck in water. But I finally had a taste of freedom. Just a smidge. Just a little bit. But it was enough to make me dream of it every night. Void Kraken take the Kasbalika and the cold trade. As for our mutual business, Sherry, I will remain your loyal partner if you desire. An equal partner. I wiesz co, cieszyłam się tym. Tak, byłam, jakby uderzałam twarzą w skały, byłam po kark w wodzie, ale w końcu zaznałam wolności. Maleńki skrawek wolności, ale to było wystarczające, żebym zaczęła marzyć o niej każdej nocy. Niech pustkowy kraken weźmie Kasbalikę i zimny handel. Jeżeli chodzi o nasze wspólne interesy, Shirin, pozostanę twoją lojalną partnerką, jeżeli sobie tego życzysz, równorzędną partnerką. Rób jak uważasz, może tak i zrób. Then it is decided. Starting today, I will sail toward the future I choose. What a thrill it will be to ride the waves wherever they want to take me. A więc zdecydowana, Kardesie. Zaczynając od dzisiaj, pożegluję w kierunku przyszłości, którą ja wybiorę. Cóż za wspaniałe to będzie, cóż za wspaniała to będzie podróż przez fale, gdziekolwiek mnie one zaniosą. Okej, no ale to co? To była cała ta rozmowa, której się bałem, bo... O, Sherin! The burden of a trade representative of the Imperium is a hefty one. Oh. No myślałem, że jednak będzie więcej gorzkich żalów. Mam poczucie, że jakby ten dialog tutaj nie był dostosowany do tego, jak cała ta akcja się potoczyła, bo Jay naprawdę miała nam za złe to, że nie udało nam się zadziałać zgodnie z jej planem. No ale... Kurde, coś te dialogi szwankują w misjach związanych z Jay. Bo też w trakcie wykonywania jej misji, kiedy już zawiedliśmy, Jay mówiła, że nie będzie już z nami więcej spała, bo dusze tej jej załogi nie dadzą jej spokoju. Ogółem była na nas też zła, więc dziwię się, że teraz tak jak niczym jakiś skowronek sobie z nami gadała, taka wesolutka. Ale się dziwię, no ale też ten, jakby, tak jak mówiłem, no błąd, bo wcale nie mieliśmy żadnej opcji romansowej. Dobra, Lordzie Kapitanie, nie wiem co to jest za skrót, ale ktoś tam z załogi radarów raportuje, że dotarliśmy do Nolla Septum systemu, gdzie Prometium, gdzie jakaś kryjówka rafinująca Prometium jest zlokalizowana, ale co? Niech moja matka zegnie się na złotym tronie. Imperatorze ochrony, Lordzie Kapitanie, cały system jest mroczniejszy niż odbyt Groxa. Jakby lokalnej gwiazdy nie ma, zniknęła. Cóż za nonsens. Gwiazdy nie znikają z nieba bez śladu. Zanim moje oczy będą mnie zwodziły, Lordzie Kapitanie, Santiel Sprite, Duma Santiela jest obiektem o strategicznym znaczeniu dla dynastii Chorda. On sam pokrywa potrzeby Prometium w całym protektoracie. Nie jest ciężko się domyślić, co mogło się wydarzyć. Ci przeklęci Zinos znowu tutaj zadziałali i ukradli słońce, ale na tron udało im się. To nie oznacza, że możemy porzucić tak ważne, strategiczne
tak ważne strategiczne miejsca, żeby mogli je splądrować. Sugerują, abyśmy dokonali incendiarza, przysługę i jakby zebrali pozostałości jej Prometium. No, incendiarza już żadnej usługi nie zrobimy. Znowuż błąd dialogowy. Kurde, coraz więcej tego w tej grze. W kolejnym systemie brakuje gwiazdy, mówi Henryx. Musimy zobaczyć, czy są tutaj jacyś obcy na tym zamarzniętym świecie i musimy potwierdzić nasze przypuszczenia. Musimy ich wyeliminować. A jeżeli się nie zgadzasz, pozwól mi przypomnieć, że protektorat jednego z wolnych kupców w sektorze Koronus stracił kilka miliardów swoich poddanych. Czy możesz być pewien, że to samo nie spotka Dargonus albo innego z twoich światów? Wybacz mi, Sherin, ale odmawiam wiary w to, że pośród miliardów poddanych Czordy nie było ani jednego przydatnego desperata, który wciąż by wierzył w opatrzność egzaltowanego, starając się przeżyć. Kto będzie ich zbawieniem, jeżeli nie ty? Dobra. Dziękuję ci za twój raport, Rejworze. Wybacz, Lordzie Kapitanie. Jako szanowny mistrz sternik zaznaczył, załoga radarów jest zaniepokojona anormalnym brakiem gwiazdy w centrum systemu. Jeżeli chodzi o świat kopiec, chyba tak się to tłumaczyło, kurde, już nie pamiętam teraz. Obawiam się, że jest stracone na zawsze już dla Imperium, tak samo jak miliardy jego dzieci. Dobra, ponuro w takim razie mamy w tym układzie. Ale sobie go mimo wszystko zwiedźmy. Mamy tutaj Prometium 7 do pozyskiwania. Całkiem sensowna ilość. Mamy 8, ale nie mamy żadnych ekstraktorów, których moglibyśmy użyć, więc bez sensu. Dobra, zmierzymy się z Drukhari zaraz. Tutaj mamy Adamantium, ale tylko 2, więc nawet jakbyśmy mieli ekstraktory, to i tak byśmy ich nie użyli. A teraz sobie stoczmy bitwę kosmiczną. Już jakiś czas nie było żadnej. Dobra. Mamy 3 statki wrogów. To jest 1... drugi, a i trzeci jest gdzieś u góry. I trzeci. Wszystkie takiej samej klasy, ale nie wiem, jak bardzo one są groźne. Z takimi chyba się jeszcze nie mierzyliśmy, ale wkurzające jest... U Drukhari zawsze najbardziej wkurzające było to pole takie... ochronne. Dobra, wypuśćmy sobie torpedy. No, a my lecimy... Spróbować zadać pierwsze obrażenia. No, zobaczcie, jakieś tam ostrzał się przedostał przez to pole ochronne, nie całe, ale zawsze coś. Dobra, nic więcej nie zdołaliśmy ugrać. I okej, kończmy turę. Mają swoje jakieś torpedy. Których lepiej unikać. A nasze torpedy jak na razie... Nie wiem, gdzie je wysłać dokładnie. Może gdzieś tu.
na spotkanie tego okrętu, ale my musimy unikać tych torped. Dobra, to tak. Czym zadam największe obrażenia? Tym raczej. No i dobra, oberwali. A jeszcze spróbujmy. Może zaatakujmy same torpedy. Jedną zniszczyliśmy. I polećmy sobie tu. Nie wiem jak... Nie wiem jak zwrotne będą te torpedy. A czemu ja to... Nie chciałem tego zrobić, kurde. Złą umiejętność wybrałem. Tego miałem użyć. Dawno nie walczyłem. Widać. Dobra, kończmy turę. Dobra, nasze torpedy się tam zneutralizowały wzajemnie. Na szczęście torpedy obcych nie są tak zwrotne jak te ich okręty, z którymi się mierzyliśmy wcześniej. Te okręty chyba też nie są jakoś wybitnie zwrotne. No ale tu widzimy, że tak się ten statek ustawił, że torpedy wroga go dorwą. Stworzył następne. No to my też stwórzmy następne. I tylko zniszczmy od razu, jak się uda. Dobra. Zniszczony. A my unikamy teraz tych torped. Lecimy na ten okręt tam wyżej. Tak, w którą stronę one są ustawione? W tą. Obawiam się, że mogą nas dogonić. Dobra, to uszkodźmy je trochę chociaż. A, dogonią nas na pewno. Nie ma jak przed nimi uciec za bardzo, chyba że jeszcze je odwrócimy. Dobra, zostały lekko obrócone, ale wciąż w naszą stronę. Wow, no porządnie. Porządnie potrafią przywalić. Naszemu statkowi też się oberwała. Czy te do nas dolecą? Kurde, też doleciały. Niedobrze. Dobra, to my lecimy. Niech te torpedy pomogą tam naszemu sojusznikowi. Jeżeli im się uda. A my lecimy tutaj. Nie wiem, czy nam się uda ich w jakikolwiek sposób tych torped uniknąć. Dobra, nie był to jakiś najpotężniejszy atak niestety. A to w ogóle są jakieś inne torpedy, czy mi się wydaje tylko? A co tu jeszcze mieliśmy? Aha, dobra, możemy wysłać ekipę abordażową. Oni tam wywołają wewnętrzny pożar na okręcie. No i okej.
Na szczęście nie miały tego, te torpedy tak dobrego pola manewru. No ładnie się nam wystawił na strzał ten okręt. Te torpedy też ominęły sojusznika. To ciekawe, bo tego się nie spodziewałem. Nasze torpedy nie dolecą idealnie do tego okrętu, ale my mamy chyba umiejętność dodania im troszkę punktów ruchu. To było gdzie? Tu? Tak. I capniemy wroga. Tak jest. Rozwalone? Dobrze patrzę? Rozwalone. Dobra, to my walmy w tego. Barwą konkretnie. I jeszcze trochę, kurde, zostało mu 5 punktów, ale on płonie w sumie, więc może ten wewnętrzny pożar go tam już rozwali. Chyba, że my jeszcze damy radę. Nie. Gdyby tak, to w drugą stronę. Dobra, to lećmy tu. Zaraz kichnę. No. Pytanie, dorwą nas? Kurde, dorwą nas. No, bitwa zakończona. A tak jak mówiłem, tamten okręt spłonął. Od razu możemy, widzę, wzmocnić nasz okręt. To zróbmy. Tutaj i co możemy sobie wybrać? O. Najbardziej uszkodzona część tarcz na naszym okręcie odzyskuje 50% ze swojej mocy, więc to ok. Dobra, weźmy sobie to. A, jeszcze jedna moc. No to... niech będzie to. I dobra. Nie rozumiem, czemu na te... jakby tutaj posterunki nie są obsadzone, stanowiska nie są obsadzone. Ale no, nadróbmy to znowu, bo już mam wrażenie, że kiedyś tak się stało. To tak. Mistrzem kanonierem będzie Argenta, mistrzem tarcz najbardziej pasuje tu Pascal. Mistrzem manewrów zostanie Abelard. Tutaj pasuje nam Jay. I mistrzem eteryki Cassia. Taki chyba mieliśmy skład oryginalnie też naszych oficerów. Niech tak pozostanie. No i dobra. Pytanie, czy możemy jakoś wzmocnić nasz okręt, czy mamy jakieś komponenty, które są silniejsze niż to, co już mamy zainstalowane, ale chyba nie. Chociaż... to możemy sobie wymienić w sumie za laser. Pytanie... to. Dobra. Tak jest i... silnik... nie, mamy lepszy silnik. Dobra.
Trzeba naprawić, można naprawić. No i tyle. Dobra, lećmy na ten świat. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Nasza załoga pytała, czy możemy jakby pomóc. Nowa informacja przybyła, lordzie, kapitanie. Daliśmy radę zauważyć jakiś sygnał cieplny na jednym z kontynentów Sunset Sprite, ale nie ma żadnych wskazań, skąd ten sygnał cieplny, czy co wywołuje ten sygnał cieplny. Załoga czeka na dalsze instrukcje i modli się za duszę umarłych na z niezwykłą jakby z niezwykłym zapałem się tam modlą. Dobra, powiedzcie załodze, żeby przygotowała wahadłowce. Nie zwlekajmy, rozpocznijmy eksplorację tego umarłego świata. Tak się stanie, lordzie kapitanie. Czy pragniesz jeszcze czegoś? Tak, wyślijcie ekipy ratunkowe na świat. Lepiej niech nie wracają bez ocalałych. Okej, okay, zyskaliśmy ludzi. Rozkaz jest jasny. Wahadłowce ratownicze zostaną wysłane do sugerowanych miejsc ewakuacyjnych i prawdopodobnych lokalizacji ukrytych bunkrów. Czy pragniesz czegoś jeszcze? Nie. Wystarczy rozmów. Sunset Sprite czeka. Jeżeli tak bardzo chcesz sobie odmrozić swój szacowny tyłek, lordzie kapitanie, kim jesteśmy, aby się sprzeciwiać? Dobra. Pójdziemy sobie. Wymienimy sobie Jay na Irliet, Argentę na Pascala. Ulfara wymienimy sobie na Kasję. Tak sobie takim składem pójdźmy. Mamy zamarznięte miasto, z tego co widzę. Przeżyjcie, mówi plakat. Mamy faktycznie pełno jakichś zamrożonych ciał. Rozumiem, że planeta zaczęła zamarzać, bo brakło słońca w systemie. Patrzcie, mamy lepsze wyjście w ten świat niż przy światach fabularnych, tak? Tu mamy jakąś poboczną misję, a wstępnie jakby coś, jakbyśmy odwiedzali jakieś istotne miejsce. Cała załoga idzie, nie wiem czemu wszyscy nie byli zaznaczeni. Dobra, rozdajemy sobie jeszcze punkty dla tych, którzy ich nie mieli. I tak, Irliet. Może być to, albo może to. Niech będzie to. I co tu dalej wybrać? To w sumie brzmi dobrze, zwiększamy sobie szansę na większe obrażenie na początku walki. Dobra, Pascal. Nie wiem, co by ci tu wybrać.
Możemy zwiększyć sobie siłę u Pascala. On niejednokrotnie atakuje wręcz, więc niech będzie. Możemy też sobie nowy mechanendryt stworzyć, który odpycha wrogów. Dobra, w sumie możemy sobie to wziąć. Pascal będzie unikał ataków. Przynajmniej niektórych. Co u ciebie z kolei, koleżanko Cassio? Możemy sobie wziąć to. Zmniejszymy sobie w ten sposób obrażenia odnotowywane od Cassii. Albo to. Tak, zwiększymy sobie szanse na uniki. Dobra, i co tu jeszcze dodać? Okej, to chronimy w ten sposób swoich sojuszników. Dobra, no to lecimy na zwiedzanie zamarzniętego świata. Tu mamy jakąś wielką kupę śniegu. Tak, tysiące ciał stopiły się w... A, bo to są ciała, to nie jest kupa śniegu, tylko patrzcie, to faktycznie są ciała. Tutaj mamy jakąś delikatną, młodą kobietę, od której możemy coś wziąć, widzę. To można przeczytać, jak sądzę. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale sobie to weźmy. A to co? Nie mam pojęcia, co to jest, ale może się jeszcze do czegoś przydać kiedyś. O. Zniknijcie, koszmary, płońcie. Okej, patrzcie, mamy drukari, którzy są tutaj na tym świecie i ścigają ocalałych. No to pomóżmy, jeżeli będziemy mogli. Skompletowaliśmy przy okazji też jakąś pogłoskę. Dobra, jak chcecie, to przeczytajcie. Tak jak mówię, możecie sobie zastopować filmik i poczytać, jeżeli macie taką chęć. Ja tego nie będę robił, nie chcę teraz. Zaatakujmy sobie tych drukhari, którzy jakiegoś skauta zaatakowali. I zaczniemy sobie od Idiry, Boże, od Irlet, która od razu ze snajperki pociągnie pierwszego drukhari. No, tak możemy zaczynać każdą bitwę. To prawda, lepiej by było, gdyby zginął, ale... Dobra, Kardes, chodź tu. Heinrichs, gdzieś tam naprzód możesz iść. Abelard też naprzód, tylko że z drugiej strony. Pascal... Tutaj, Cassia obok Pascala, a Irlet obok Cardesa. Dobra, i zaczynajmy. Zaczyna Cardes i jak zwykle na początek da sojusznikowi punkty akcji. Dobra, Abelard, chodź tu. I zrobisz tak. Sobie walniesz dosyć szeroko, ale zaatakujesz w ten sposób dwóch wrogów.
Your skill is lacking. I will do my duty. Dobra, i teraz Cardes podpal na tego. Pewnie zaraz padnie. Tak jest. Tępić tych mrocznych eldarów ile wlezie. Nie wiem co się właśnie stało, ale Abelard dwa razy walnął tą przeciwniczkę. O, my właśnie jakimś granatem oberwaliśmy. Dobra, Irlit. Czy ty dasz radę machnąć tego? Chyba tak. I pięknie. To mi się podoba. Ale nikogo już z tej pozycji nie dorwiesz, więc oddaj turę. I tak, Cassia. Cassia da całą turę Cardesowi. I Cardes, chodź tu. Mam nadzieję, że tego skauta nie możemy zabić, bo mam zamiar wziąć i podpalić tutaj najpierw tego gościa. A teraz całą grupkę. A nie, tylko dwóch. Ale skaut chyba przeżyje, co? O! Pojawili się nowi wrogowie. I to w takim miejscu niesprzyjające, bym powiedział. Dobra, to zróbmy tak, że ich tu... Możesz się ruszać, Cardes? Nie możesz, źle. Ale możesz podpalić tutaj tego. Dobra. Zrób teraz tak. I tak. Dobra. Jeszcze możesz podpalać, to rób. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dobra, i możesz teraz ty przekazać komuś całą turę. Tym kimś będzie... Abelard. Abelard, który... który przejmie tutaj walkę z tymi. Co się przejmie, bo... Pięknie. Kurde, wkurzające jest to, jak on ich atakuje, że oni lecą, a Abelard nie może podbiec bliżej. No ale nic, atakujmy dalej. No, normalnie ich odrzuca swoim atakiem, ale skoro mamy możliwość dalszego atakowania, no to sobie jeszcze strzelmy. Tak, żeby swoich nie uszkodzić. Nawet ataki dystansowe ich odpychają, co ciekawe. Zmień sobie z powrotem broń na miecz. I tyle. No, Abelard na razie naprawdę fajnie sobie radzi w tej walce. Cassia, oddal się od zagrożenia. I tak, przyznasz dodatkowe punkty akcji Pascalowi. A Pascal sobie walnie atakiem obszarowym. W sumie nie oznaczam celów, a powinienem był. Na razie jeden niech będzie. I Cassia...
spójrz sobie na wroga. Niech to będzie... ten powinien spłonąć. Ten tak samo. To może na tego. Tak jest. No i możesz kończyć turę. Dobra, ten tu się spalił. Tamten też. Hendrix, zaatakujesz sobie tego. For the throne's glory. I won't object to it. No i wal. Ach, jeszcze żyje, ale... no i tak mocny to był atak. No i Abelard znowu. To choć... Kurde, nie chcę szarżować. Na razie. Bo jak tego uwolnimy, to on pewnie znowu odleci. No właśnie, o tym mowa. Ale nie mogę do niego zaszarżować, bo jest za blisko, ale mogę zaszarżować na tego. Leżał, a ten go jeszcze odepchnął. No bez czel. I Pascal wykończył gościa. Nawet inaczej zróbmy tak. A nie to chciałem. Nie to chciałem. Ale jakby efekt jest taki, że gościu nie żyje. Dobra, teraz czas na tego. To sobie go... Aha, już jest oznaczone. To zróbmy tak. Zróbmy tak. I teraz strzelaj. No i ładnie. Dobra, Kaerdes. To już został tylko jeden cel. Podpal go po prostu i tyle. Albo w sumie dawno nie krzyczałeś, to sobie krzyknij w niego. No i mamy po walce. Drukhari zabici, przeżył scout i sobie z nim pogadajmy. Ile się da z nim pogadać? Dobra, da się. Tak, drżąca sylwetka pokryta kilkoma warstwami łachmanów. Jakby celuje starym karabinem laserowym w naszym kierunku. Kim jesteś? W imieniu Boga Imperatora, trzymaj się ode mnie z daleka. W innym miejscu, w innym czasie, w innym miejscu natychmiastowo zażądałabym odcięcia ci. Natychmiastowo żądałabym ścięcia tego wieśniaka za takie słowa, ale boli mnie patrzenie w jego umysł tak mocno pokryty zielono-czarnymi cierniami. Nigdy nie widziałam tak przerażających kolorów. Tak przestraszonych kolorów, nie wiem. Ta osoba, ten kopiec, wszystko tutaj jest pokryte desperacją. Uspokój się, moje imię to Kaerdes. Niech trącie błogosławi Kaerdesie, ja jestem wir, po prostu wir. Starszyzna czekała na sygnał od niebios przez tak długo. Zbyt dużo czasu minęło, więc zginęli. Ale niech mnie on uderzy, jeżeli nie jesteś właśnie jakby nie jesteś, jeżeli nie jesteś znakiem z niebios. Pomożesz tym, którzy poszukują ratunku, czy nie? Uratowałeś moją skórę najświętszy, ale moi bracia w wierze nie mieli takiego szczęścia. Żyjące koszmary porwały nas w momencie, kiedy wyściubiliśmy tylko nos na powierzchnię, starając się przeżyć. Dałem radę uciec i pozostawiłem moich znajomych z tyłu.
Wina moja, żal jest mój, nie wiem, bo chyba tak się tłumaczy. Jakby nie mogę się, jakby, nie mam, nie wiem dokładnie, jakby czuję ogromny wstyd. O, w ten sposób to przetłumaczę. Błagam cię, dziecko gwiazd, proszę, pomóż ocalić moich towarzyszy. Uratuj Albrisa. Zabiorę cię tam, nawet jeżeli będzie to kosztowało moje życie. Poczekaj, wciąż mam jeszcze kilka pytań. Tak, tak, oczywiście, ale proszę, bądź pytaj szybko. Okej, dlaczego dom Chorda nie wysłał floty, aby wam pomóc? Gdyby panienka tego świata dowiedziała się, że straciliśmy Santel Sprite, kara byłaby zdecydowanie gorsza niż jakikolwiek koszmar. Czajcie to? Ale no, widzieliście incendię, co robiła na Footfall, więc no, nie dziwię się. Co się stało z waszą gwiazdą? Gdyby tylko ktoś wiedział. Spędziłem całe moje życie żyjąc w kopcu. Widziałem światło dzienne tylko raz, więc nie brakuje mi go tak bardzo, ale zimno. To zimno nas pokonało. Ciepło wciąż tli się w głębinach kopca i tam się skrywamy. Przynajmniej robiliśmy to do niedawna, dopóki ciepło nie uciekło z centralnego filara. Kiedy tak się stało, ja i inni przybyliśmy tutaj, aby uzyskać pomoc i znaleźć jakieś zasoby, i znaleźliśmy ciebie. Czy ktokolwiek dał radę przeżyć poza tobą, głęboko w bunkrach może? Bunkry były pierwsze, które upadły, zbawco. Głód wykończył to, co zaczęły koszmary. Było łatwiej przetrwać w niewielkich grupach, ale one również przepadły jedna po drugiej. Trójka z nas nie widziała nikogo żywego już od dłuższego czasu, poza jedynie trupy i ich i jego, nie wiem, prześladowcy, nie wiem, skorcz. Okej, dowiedziałem się już wszystkiego, czego chciałem. Niech chwalmy tron, czy możemy ruszać? Okej, zaznacz miejsce, w którym twoi towarzysze są na... Zaznacz na mapie miejsce, w którym są twoi towarzysze. Znajdę do nich drogę samodzielnie. No, może lepiej tak, niż żeby scout miał nam towarzyszyć i jeszcze zginąć w walce. Naprawdę? Ale skoro tak mówisz, bądź ostrożni. Koszmary będą czekały. I ja będę na ciebie czekał niedaleko, gdybyś potrzebował jakiejś pomocy. Ale błagam cię, proszę, pośpiesz się. Niebiański wysłanniku. Mogą zabijać Albrisa w momencie, w którym rozmawiamy. No, postaramy się pomóc. Jak najbardziej postaramy się pomóc biedaczkom. Tego nie potrzebujemy w sumie. Tutaj mamy kolejny przykład pracy drukarii, bo tam naszymi przeciwnikami nie byli tylko mroczni Eldarowie, ale również jacyś pojmani więźniowie, którzy widocznie torturami zostali złamani. Dobra, sylwetka Imperatora. Dobra, gdzie my to byliśmy? Czy stąd się da gdzieś iść? Nie da się. To się musimy cofnąć. Tu mamy jakieś ciało. Aha, to było z tym dziennikiem. Tego nie chcę. Dobra, musimy iść tu gdzieś. A tam się musimy dostać, żeby ocalić tego znajomego. Co? Nie przejdziemy dalej? Tu się musimy w takim razie cofnąć, tak? Tutaj na schody, ok. Tak. I co? Tutaj mamy jakieś w ogóle grzejniczki. Patrzcie, działają grzejniki. No, mówili, że nie ma nigdzie żadnego ciepła.
O. Coś się dzieje. Wpadliśmy w jakąś zasadkę. Nie, jednak nie zasadzkę, po prostu. Po prostu mamy walkę. Dobra, to tak. Abelard, ty pójdziesz w tą stronę. Heinrich pójdzie w drugą. Jorlit, nie wiem, chodź tu. Pascal, wesprzesz tam Heinricha. Nie, Abelarda, przepraszam. Kerdes może iść tu. Kasia w drugiej stronie. Dobra, i zaczynamy walkę. Zaczyna jak zwykle Kerdes. Weź nam, kolego, podpal. No, Chimerę może, czy Mistrza Bestii w sumie. Władcę Bestii. Sobie podpalmy. Okej, ten padnie przy pierwszym swoim ruchu. W sumie dałem to Heinrichowi, a mogłem dać ten tą umiejętność komuś innemu, no bo Heinrich teraz zaatakuje tą Chimerę, a ona stanie się odporna na jego atak, nie będzie wzmocniony jego umiejętnościami, więc wiecie co, zrobimy inaczej. Zmień swoją broń na laskę i pochłoń życie tej Chimery. Dobra, możesz z powrotem zmienić na mieczyk. I oddaj turę. Kardes, ty jeszcze daj mu tutaj bonus. No i okej. Czas na Abelarda. Abelard. Tym tu się może zająć Pascal. To chodź tu. I tak, zaszarżuj sobie, chociaż może najpierw spróbuj ich tu sprowokować. It will be done. I teraz zaszarżuj. O, patrzcie, tego nie odrzuciło, co ciekawe. Dobra, padł. To jeszcze się wzmocni. No i jeszcze postawa defensywna. I starczy. Kurde, Chimera. Tego się nie spodziewałem. Chimera ominęła Heinricha. Pascalowi się obrywa niefajnie. Dobra, to tak. Czy ona ma teraz to swoje pole ochronne włączone? Bo chyba tak to wygląda. Te. To strzelmy na początek słabszym atakiem. I teraz możemy przywalić mocniej. Tak jest, o to chodziło. Dobra. Kurde, wkurza mnie to, że te Chimery tak omijają Heinricha. On tam był po to właśnie, żeby zblokować im drogę, a tymczasem coś nie pykło. Dobra, jeszcze tak. Chodź bliżej. Dobra, teraz tak, chodź tu. Atak dewastujący. W sumie możesz sobie jeszcze wziąć nawet młot Imperatora. I teraz bij. No, to był bardzo ładny atak. Pascal oberwał dosyć konkretnie. Ale się zaraz zemści. I tak.
proszę. I teraz atak obszarowy. No i został tylko jeden mroczny Eldar. Dobra, kogo tu mamy kasy jeszcze? No to podejdź, koleżanko, już z bliska w niego walniesz. Chociaż może nawet nie ty. Abelard na niego zaszarżuje. Gościu poleciał, ale wstał. Teraz kasy, a wykończysz go już chyba, co? Tak jest. No i dobra, mamy po walce. No, mamy nawet dodatkowe punkty przyznane dzięki punkty doświadczenia dzięki tej walce. Tu weźmy sobie to, po co przyszliśmy w sumie. Apteczki. Tu mamy jeszcze jakąś ukrytą skrzynię. Też towary handlowe. Dobra, moi drodzy, tu sobie myślę, zakończymy ten odcinek. Jeszcze sobie tylko zbiorę tutaj fanty od Władcy Bestii. Co to mamy? A. Dobra, tutaj kończymy odcinek. Będziemy kontynuowali w przyszłym odcinku. Rozdamy sobie punkty też w kolejnym odcinku i spróbujemy ocalić tych pozostałych, którzy przeżyli na tej planecie i teraz są ścigani przez mrocznych Eldarów. No i myślę, że też ruszymy już po tym świecie na Eufrates 2, żeby rozprawić się tam z heretykami, z Urolonem, z Konradem Wojtkwirem i ich przydupasami. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Tymczasem życzę miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.